tak? My jesteśmy już blisko klubu krajów wysoko rozwiniętych, ale żeby przeskoczyć ten próg, to potrzebujemy odpalić drugi silnik w naszej rakiecie ekonomicznej, a my tego silnika nie mamy. Tracimy paliwo na tym pierwszym silniku, a ten drugi silnik wymaga zupełnie innego paliwa. Wymaga wzajemnego zaufania, umiejętności współpracy, tworzenia zgranych teamów, które by zaczęły rozkręcać gospodarkę innowacyjną. Do tego potrzeba szczególnego rodzaju smaru, który sprawi, że się sprzęgną w takiej synergii instytucje finansowe, które mogły finansować doskonałe pomysły, przemysł i naukowcy, ale żeby tak się stało, to ci ludzie, którzy są zatrudnieni w tych różnych miejscach i którzy mogliby utworzyć taki synergiczny zespół, wymyślający no choćby jakiś wreszcie pierwszy własny model samochodu polskiego, no to do tego jest niezbędne zaufanie, otwartość na innych, no właśnie nie tworzenie takich enklaw spójnych kulturowo, religijnie i tak dalej, i tak dalej. Polacy niestety nie są otwarci. Szkoła ich tego nie uczy. Szkoła nie uczy współpracy, nie uczy negocjacji. Szkoła funkcjonuje tak jak w XIX wieku, uczy dodawania, odejmowania, czytania po to, żeby sobie mógł taki absolwent znaleźć pracę w jakiejś prostej fabryce włókienniczej. Ja jeszcze 10 lat temu, gdy wołałem na Puszczy o to, żebyśmy zmienili formułę funkcjonowania polskiej szkoły, miałem nadzieję, że 15 lat do wyczerpania tego zasilania europejskiego finansowego, że przez 15 lat, może przez 20 zdołamy rzeczywiście zbudować. Ale nic w tym kierunku nie zrobiliśmy, znaczy na żadnym poziomie. Nikt porządnie nie zajął się reformą polskiej edukacji, tak? Ciągle tylko się przelewa z pustego w próżne. 3 poziomy, 2 poziomy. Takie lektury, inne lektury. To przecież nie o to chodzi.